Tak myślę. To jest podcast o bioetyce, religii, kościele, cywilizacji i ewangelizacji. Zapraszam, Tomasz Tardikowski. To jest podcast Tak myślę. Tomasz Tardikowski, witam serdecznie po raz pierwszy w tej formie. Od teraz będziemy się spotykać regularnie, co tydzień, by wspólnie z gośćmi, a niekiedy samodzielnie, a zazwyczaj i tak podsumować tydzień w kościele i w kościołach, porozmawiać o problemach religijnych, cywilizacyjnych, etycznych czy społecznych. A zatem startujemy. Tematem numer jeden kończącego się tygodnia była bez wątpienia odbywająca się w Warszawie Międzynarodowa Konferencja o Ochronie Nieletnich w Kościele. Jej celem było zintegrowanie działań w zakresie zapobiegania wykorzystywaniu seksualnemu osób małoletnich w Europie Środkowo-Wschodniej. Konferencja przeanalizowała też stan odpowiedzi Kościoła na kryzys wykorzystywania seksualnego. O tej konferencji, o tym jak wygląda Polska na tle świata i krajów tam najbliższych, porozmawiamy na początku. Potem przeniesiemy się do Libanu, bo tam rozmawiano ostatnio o dramatycznie wyglądającej przyszłości, a może końcu historii chrześcijan na Bliskim Wschodzie. Nie zabraknie też informacji z Rosji, w której patriarcha Moskwy odrzuca władzę honorowego zwierzchnika prawosławia, patriarchy Konstantynopola Bartłomieja I i wzywa teologów do wyciągnięcia z tego wniosków. Zapraszam także do rozmowy o tym, jak kanclerz Angela Merkel zmieniła niemiecką chadecję i o tym, czy po tych zmianach w ogóle można jeszcze uważać CDU za partię chrześcijańską. Zaczynamy od tematu trudnego, ale istotnego. W Warszawie odbyła się Międzynarodowa Konferencja Ochrona Dzieci Bożych naszą wspólną misją. Słowa, jakie padały w jej trakcie, były naprawdę niesamowite. Szczególnie istotne dla mnie były słowa przewodniczącego Papieskiej Komisji do Spraw Ochrony Małoletnich, kardynała Shana O'Malley'a Kapucyna, który dziękował osobom pokrzywdzonym w kościele obecnym na konferencji i mówił tak: dziękujemy Bogu za ich świadectwo i za ich obecność wśród nas. W jakiś niespodziewany sposób piszą oni kolejny rozdział w historii tych, którzy cierpią za wiarę. Zajmują miejsce wśród odważnych świadków wiary, Andrzeja Kima i towarzyszy, księdza Jerzego Popiełuszki i tak wielu innych, których cierpienia w imię prawdy znane są tylko Bogu, powiedział kardynał. To są naprawdę niesamowite słowa, bo kardynał mówi do nas wprost. Cierpienie pokrzywdzonych, cierpienie zranionych w kościele, to jest męczeństwo. Trzeba je postawić obok męczeństwa księdza Jerzego Popiełuszki czy choćby koreańskiego męczennika Andrzeja Kima i jego towarzyszy. Niesamowite zdanie. A drugie zdanie, które zapadło mi w pamięć, to są słowa samego papieża Franciszka, który tak pisał do uczestników tej konferencji. Uznanie naszych błędów i upadków może spowodować, że poczujemy się bardzo słabi, ale może być też czasem łaski, ogołocenia, które otwiera nowe horyzonty miłości i wzajemnej służby. Uznając własne błędy, nie mamy się czego bać, bo to sam Pan doprowadzi nas do tego momentu. Zachęcam was, byście byli pokornymi narzędziami Pana i sługami ofiar wykorzystania. Niesamowite słowa, w podcaście Tak myślę teraz czas na pierwszą rozmowę. A moim i Państwa gościem jest ksiądz profesor Andrzej Kobyliński, filozof, etyk, Instytut Etyki Wydziału Filozofii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Witam serdecznie, szczęść Boże. Szczęść Boże, witam pana redaktora, dzień dobry Państwu. A rozmawiać będziemy o tej międzynarodowej konferencji, która odbywała się w Warszawie przez ostatnie dni. To jest część serii konferencji Stolicy Apostolskiej, a poświęcona ona była sytuacji i walce z nadużyciami seksualnymi wobec małoletnich w kościele w naszym regionie świata. Księże profesorze, jak to wygląda w naszym regionie świata? Mówiąc inaczej, jak to wygląda w Polsce i na tle innych krajów sąsiednich, Słowacji, Czech, Ukrainy czy Białorusi? W Polsce jest coraz lepiej. Szybko nadrabiamy nasze opóźnienie w stosunku do wielu krajów zachodnich, gdy chodzi o świadomość problemu. 20-25 lat temu, gdy była w kościele mowa o pedofilii klerykalnej, to wydawało się, że ten problem dotyczy Australii, Irlandii czy Stanów Zjednoczonych. I w Polsce dominowało przekonanie,
w Kościele, że ten problem nas nie dotyczy. No to był fałsz, to był błąd. Okazało się, że problemy u nas są podobne do tych w innych krajach zachodnich i od kilku czy od kilkunastu lat w Polsce to opóźnienie, gdy chodzi o świadomość problemu w stosunku do innych krajów zachodnich, dość szybko nadrabiamy. Natomiast gdy chodzi o inne kraje naszego regionu, Słowację, Chorwację, Estonię, Łotwę czy Białoruś, to wydaje się, że w tych społeczeństwach to opóźnienie w stosunku do naszego kraju jest podobne do tego, co w przeszłości było między Polską a innymi krajami zachodnimi. Czyli jeśli dobrze rozumiem, chodzi o to, że na przykład w Czechach czy na Słowacji generalnie w tej chwili wciąż obowiązuje taki sposób myślenia, że problemu nie ma, że on być może jest nawet w Polsce ewentualnie, być może istniał w Stanach Zjednoczonych czy w Niemczech, ale u nas, w Czechach, na Słowacji czy na Ukrainie tak naprawdę tego problemu nie ma. Trochę się zmieniło w ciągu ostatnich dwóch lat, ponieważ naciski ze strony papieża Franciszka są bardzo mocne i dotyczą wszystkich krajów na świecie. W związku z tym ta zmiana następuje także w naszym regionie, gdy chodzi o Słowację, Chorwację czy Ukrainę. Na przykład poszczególne konferencje episkopatów w tych krajach muszą mianować delegatów do spraw ochrony nieletnich, muszą informować Watykan o tym, co się dzieje, ale to jest dopiero kwestia wymuszenia tych działań w ciągu ostatnich tak naprawdę dwóch lat. Warto tutaj powiedzieć, kiedy nastąpił przełom. Otóż takie potężne tąpnięcie w Kościele katolickim na świecie, to jest rok 2018 i mega afera amerykańska związana z kardynałem Teodorem McCarrickiem. W konsekwencji tego mega skandalu papież Franciszek zwołał na luty 2019 roku globalny szczyt do Watykanu poświęcony pedofilii klerykalnej i innym nadużyciom władzy czy nadużyciom seksualnym w Kościele. I w konsekwencji tego globalnego szczytu wprowadzono nowe regulacje prawne. One weszły w życie 1 czerwca 2019 roku i od roku 2019 można mówić o takim dużym nacisku, o dużej presji ze strony Watykanu, gdy chodzi o władze kościelne we wszystkich krajach świata, także gdy chodzi o Europę Środkowo-Wschodnią. W związku z tym tutaj następują duże zmiany, przynajmniej takie formalne, to znaczy na poziomie dokumentów, deklaracji formalnych. No trudno dzisiaj także na Słowacji, w Czechach czy na Węgrzech mówić w Kościele katolickim, że nie ma problemu wykorzystywania seksualnego osób nieletnich czy osób dorosłych. No tego już nie da się wszystkiego przykryć po tych zmianach, które nastąpiły w Kościele katolickim, szczególnie po roku 2018. Z drugiej strony osoby związane z tymi kościołami nie bez racji mówią w ten sposób. Te największe skandale, największe tuszowanie odbywało się w latach 80., 70., na początku lat 90. W tym czasie kościół w Czechosłowacji był w dużej mierze kościołem podziemnym. Kościół na Ukrainie, w ogóle w krajach byłego Związku Sowieckiego, czy wtedy w Związku Sowieckim, był w dużej mierze nielegalny. Duchownych inwigilowały służby specjalne. W związku z tym o wiele trudniej zwracają uwagę na to wierni i duchowni z tych kościołów. Było tam, o wiele trudniej mogło tam dochodzić do tego rodzaju nadużyć, szczególnie, że księży było tak naprawdę bardzo niewielu. Tak, to prawda. Oczywiście w Związku Sowieckim księży katolickich nie było prawie w ogóle. To był zupełny margines. Podobnie, gdy chodzi o Czechosłowację, życie zakonne zostało całkowicie zlikwidowane. Natomiast gdy chodzi o księży katolickich, były tylko dwa seminaria na całą Czechosłowację i te seminaria były też bardzo precyzyjnie kontrolowane przez Czechosłowacką Służbę Bezpieczeństwa. W związku z tym, gdy chodzi o nadużycia seksualne
w Kościele katolickim w państwach bloku wschodniego do roku 89 czy do roku 90, czyli do zburzenia muru berlińskiego i do transformacji ustrojowej w naszej części Europy, to rzeczywiście w naszym regionie te przypadki nadużyć seksualnych w kościele ze strony niektórych biskupów, księży czy zakonników były czymś marginalnym. Poza oczywiście Polską, gdzie mieliśmy kościół bardzo silny i mieliśmy bardzo liczne duchowieństwo. Natomiast oczywiście powstaje pytanie, jak to wszystko wyglądało w naszej części Europy po roku 90, czyli lata 90 i wiek XXI, czyli ostatnich 30 lat. No i tutaj możemy podać przykład Polski. Otóż kary nałożone przez papieża Franciszka w ostatnich miesiącach na tak naprawdę kilkunastu polskich biskupów, no wyraźnie nam pokazują, że tuszowanie pedofilii i innych nadużyć seksualnych to nie są odległe czasy, ale to wszystko działo się tak naprawdę w ostatnich latach i należy przypuszczać, że do podobnych przypadków mogło dochodzić także w innych krajach naszego regionu. No to dodajmy, że część z oskarżeń czy z wątpliwości wobec polskich biskupów dotyczy wysyłania przez nich duchownych, którzy dopuścili się jakichś nadużyć w Polsce, na przykład na Ukrainę. Jak rozumiem, to mogła nie być sytuacja wyjątkowa, ale mogło do tego dochodzić częściej, szczególnie, że nawet w mediach przynajmniej kilka takich historii duchownych ukaranych, tu powiem cudzysłów, wysłaniem ich na Ukrainę, do Czech, na Słowację czy na Białoruś. Mieliśmy z kilkoma takimi przypadkami do czynienia. Warto stanowczo powiedzieć, że dużą część duchowieństwa katolickiego w krajach Europy Środkowo-Wschodniej stanowią księża pochodzący z Polski. Na przykład, gdy chodzi o Czechy, no dużą część księży katolickich, którzy tam pracują, no są Polacy. Gdy chodzi o Ukrainę, Litwę, Białoruś, przecież dużą część duchownych katolickich, księży diecezjalnych czy zakonników stanowią duchowni pochodzący z Polski, wykształceni w Polsce czy mający także polskie obywatelstwo. W związku z tym należy oczekiwać, że tych przypadków, gdy chodzi o sprawców, będziemy mieć pewnie dość sporą grupę, gdy chodzi o sprawców mających polskie korzenie. Do tego oczywiście będą także te przypadki, gdy już wysyłano z Polski tych duchownych, o których wiedziano, że są przestępcami seksualnymi. W mediach pojawiły się informacje dotyczące kilku nazwisk, ale wydaje mi się, że ten problem wymaga rzetelnego zbadania. Dopiero w przyszłości poznamy taką obiektywną, realną skalę tego problemu. Też dla sprawiedliwości oddajmy prawdę i sprawiedliwość tym wszystkim, którzy tam wyjechali. Jednak większość z nich to nie są przestępcy. Bardzo wielu z nich to są ludzie, którzy rzeczywiście odczuli bardzo silne pragnienie misyjne. Zaangażowali się bardzo mocno. Czasem nie mieścili się w strukturach polskiego kościoła, natomiast świetnie odnaleźli się w strukturach kościołów, które dopiero się odradzały, odtwarzały na terenach, gdzie przez pokolenia rzeczywiście kapłanów nie było i kościoła hierarchicznego nie było. Absolutnie tak, panie doktorze, to jest święta prawda. Rzeczywiście po roku 89 czy po roku 90 na wschód do wielu krajów naszego regionu wyjechało z Polski wielu świętych, gorliwych kapłanów, zakonników, ewangelizatorów i trzeba docenić ich pracę, ich trud, ponieważ dzięki ich wysiłkowi w dużym stopniu odbudowano struktury Kościoła katolickiego, szczególnie w byłych częściach Związku Sowieckiego, na przykład gdy chodzi o Litwę czy Ukrainę. Wyjechali też do pracy na wschód z Polski ci duchowni, którzy mieli swoje korzenie w tamtych stronach. Często ich dziadkowie czy pradziadkowie urodzili się na wschodnich kresach Rzeczypospolitej.
a no, te ziemie obecnie nie należą już do naszej ojczyzny. W związku z tym rzeczywiście tutaj nie wolno wylewać dziecka z kąpielą. Trzeba oddać hołd tym wszystkim uczciwym, duchownym, pochodzącym z Polski, którzy do dzisiaj pracują w wielu krajach Europy Środkowo-Wschodniej, ale niestety no, były właśnie też te, można powiedzieć, czarne owce i trzeba będzie w najbliższych latach ten problem rzetelnie zbadać. Wróćmy do Polski, bo dość wygodnie się rozmawia o krajach, w których jest gorzej niż w Polsce. W Polsce rzeczywiście, jeśli chodzi o tą stronę administracyjną, delegatów, także kar nakładanych na biskupów, to jest, można powiedzieć, jesteśmy w ścisłej czołówce Europy Środkowo-Wschodniej, ale zarówno sam papież Franciszek, jak i jego najbliżsi współpracownicy zawsze podkreślają przy tym temacie, że tak naprawdę z pełną zmianą będziemy mieli do czynienia wtedy, kiedy nastąpi tak zwane duszpasterskie nawrócenie całego Kościoła na pokrzywdzonych, kiedy rzeczywiście w pokrzywdzonych będziemy widzieć Jezusa Chrystusa. I nie mogę nie zadać pytania, jak to wygląda w tej chwili w Polsce? Jaki jest stan debaty, rozmowy nawrócenia duszpasterskiego w naszym kraju? Gdy chodzi o kwestie formalne, to wszystko funkcjonuje bardzo dobrze. To znaczy w poszczególnych diecezjach są mianowane kompetentne osoby, żeby tym problemem się zajmować. Jeśli już dochodzi do zgłoszenia danego przestępstwa, to wówczas te młyny mielą bardzo szybko. Natomiast nie wystarczą regulacje prawne i ich przestrzeganie. Właśnie potrzeba czegoś głębszego, o czym mówi papież Franciszek, to jest nawrócenie duszpasterskie, którego istotą jest zmiana świadomości czy zmiana mentalności. Warto tutaj przypomnieć ten wielki szczyt globalny z lutego 2019 roku w Watykanie, gdy chodzi o pedofilię i inne nadużycia seksualne. Otóż wówczas jak mantrę powtarzano w wielu wystąpieniach, owszem, ważne są regulacje prawne, ważne są dobre dokumenty, natomiast to nie wystarczy. Potrzeba nawrócenia, potrzeba zmiany mentalności, potrzeba zmiany rozumienia tego bardzo bolesnego problemu. W związku z tym, jak można ocenić sytuację w Polsce? Jest dobrze, gdy chodzi o stronę formalną walki z pedofilią klerykalną w Kościele. Jest o wiele gorzej, gdy chodzi o zmianę mentalności. Tutaj to nam zajmie jeszcze wiele, wiele lat. Niestety jest ciągle bardzo niska świadomość społeczna, gdy chodzi o wykorzystywanie seksualne osób nieletnich w rodzinach, w innych grupach zawodowych. Tutaj ciągle dominuje raczej taka społeczna omerta, a niestety ten problem pedofilii narasta, ponieważ no, mamy 2 lata pandemii i wszystkie raporty, które są w świecie przygotowane w ostatnich miesiącach, mówią bardzo jasno, mamy eksplozję różnych nowych form pedofilii, szczególnie w internecie, gdy chodzi o dystrybucję materiałów pornografii dziecięcej, gdy chodzi o uwodzenie emocjonalne dzieci w internecie, gdy chodzi o przesyłanie różnego rodzaju erotycznych zdjęć z udziałem dzieci. To znaczy mamy szalony wzrost tych przestępstw w ciągu ostatnich 2 lat i można powiedzieć, że w pewnym sensie te zmiany społeczne także w Polsce czy w innych krajach niestety, ale są ciągle zbyt powolne, bo nie nadążają za tą eksplozją nowych form wykorzystywania seksualnego dzieci, szczególnie gdy chodzi o świat wirtualny, świat internetu. Ludzie Kościoła nie bez racji w Polsce zwracają uwagę na fakt, że i tak jeśli chodzi o polski Kościół, to on jest w czołówce tych zmian, bo w zasadzie głównie mówimy o tym problemie, potężnym problemie i bardzo istotnym dla Kościoła, jakim jest wykorzystanie małoletnich wewnątrz Kościoła, podczas kiedy małoletni wykorzystani poza Kościołem, w szkole, na treningu, w wielu innych miejscach, często są pozostawieni zupełnie sami sobie, to jednak inaczej niż w Kościele katolickim, gdzie jakieś struktury, także struktury finansowe, także struktury zadośćuczynienia istnieją. No i wreszcie o ich problemie mało się mówi. Po problemie ludzi wykorzystanych poza Kościołem mówi się o wiele mniej niż o tych problemach osób wykorzystanych w Kościele.
Podam przykład Niemiec. Otóż u naszych zachodnich sąsiadów od kilku lat jest badany problem wykorzystywania seksualnego osób nieletnich w sporcie. To znaczy, gdy chodzi o różne kluby sportowe, gdy chodzi o przygotowanie do sportu zawodowego, gdy chodzi o różne, można powiedzieć, ćwiczenia, treningi czy obozy szkoleniowe. No i te informacje, które udało się już dzisiaj ustalić, no są absolutnie przerażające. To znaczy, duża część dorosłych sportowców, mężczyzn i kobiet przyznaje, że w ramach różnego rodzaju struktur sportowych przed osiągnięciem wieku 18 lat doświadczyli różnych form molestowania seksualnego. Także te różne bomby w różnych grupach zawodowych są tak naprawdę dopiero przed nami. Ale tutaj dodam jeszcze coś niezwykle ważnego. Otóż ta konferencja międzynarodowa warszawska, która trwała 4 dni, miała swoje hasło: ochrona dzieci Bożych, naszą wspólną misją. Dzieci Boże to nie tylko osoby poniżej 18 roku życia, ale także osoby dorosłe i trochę niestety za bardzo w cieniu osób nieletnich podczas obrad tej konferencji były tak zwane osoby dorosłe bezbronne. To jest ta angielska kategoria vulnerable adults. Można powiedzieć tak, że mamy obecnie w Kościele katolickim świadomość trzech wielkich problemów. Mówimy o Kościele katolickim powszechnym, globalnym. I to są tak naprawdę trzy puszki Pandory. Pierwsza puszka Pandory to są ofiary nieletnie, ofiary poniżej 18 roku życia, ofiary pedofilii klerykalnej, czyli wykorzystywania seksualnego osób nieletnich przez niektórych biskupów, księży czy zakonników. To jest pierwsza puszka Pandory i w Polsce świadomość tego problemu jest coraz lepsza. Ale jest jeszcze druga puszka Pandory, to są właśnie osoby dorosłe, ale bezbronne, vulnerable adults. To są na przykład osoby niepełnosprawne, osoby pozostające w zależności służbowej. W Kościele szczególnie to są siostry zakonne, kleryce w seminariach, nowicjusze, nowicjuszki, młodzi księża, czy członkowie ruchów katolickich, czy różnego rodzaju duszpasterstw młodzieżowych, czy osób dorosłych, czy grupy modlitewnych. No, doskonale tę drugą puszkę Pandory pokazuje sprawa dominikanina ojca Pawła M. Pan redaktor przewodniczył bardzo ważnej komisji. No i przecież ta komisja dzięki ogromnej pracy wszystkich członków no bardzo mocno w swoim raporcie pokazuje, jak może wyglądać wykorzystywanie psychiczne, emocjonalne, seksualne w Kościele, gdy chodzi o osoby już pełnoletnie. To są właśnie ci vulnerable adults, bezbronni dorośli. I jest jeszcze trzecia puszka Pandory. To jest szeroko rozumiana psychomanipulacja religijna, gdy chodzi o niewłaściwą spowiedź, gdy chodzi o różne chore egzorcyzmy niewłaściwie przeprowadzane, gdy chodzi o nadużycia takiej władzy w Kościele wobec podwładnych. No ta trzecia puszka Pandory jest dopiero do odkrycia przed nami, a tutaj jest, uważam, bardzo dobry przykład z Francji. Otóż we Francji już od roku 2019 jest specjalna komisja narodowa, która bada ten problem w Kościele katolickim, gdy chodzi o różne formy psychomanipulacji religijnej w Kościele. Czyli podsumowując, w Polsce jest nieźle, gdy chodzi o pierwszy problem, czyli ofiary nieletnie. Jest gorzej, gdy chodzi o bezbronnych dorosłych, czyli osoby dorosłe krzywdzone w Kościele. I jest bardzo źle, gdy chodzi o świadomość tego trzeciego problemu, to znaczy, gdy chodzi o różne formy psychomanipulacji religijnej.
No, tu nie jest przypadkiem, że ta komisja działa we Francji, bo tam rzeczywiście w ostatnich latach, kilkunastu miesiącach tak naprawdę pojawiło się kilka takich bardzo poważnych spraw. Nie wiem, czy porównywalnych ze sprawą kardynała Teodora McCarricka, ale dla francuskich nowych ruchów religijnych, nowych ruchów katolickich na pewno porównywalnych, bo to jest sprawa Jean Vaniera, to jest sprawa ojców Marii Dominique i Thomas Philippa. To jest także sprawa wspólnoty błogosławieństw czy ognisk miłości. Więc z tej perspektywy to dla Francuzów i dla Francji problem psychomanipulacji i wykorzystania bezbronnych dorosłych to jest jeden z tych problemów, który rzeczywiście tamtejszy Kościół naznaczył szczególnie mocno. To jest głęboki kryzys. Bardzo wielu wspólnot ruchów katolickich powstałych po Soborze Watykańskim II przez kilkadziesiąt lat te nowe wspólnoty były chlubą Kościoła katolickiego we Francji i z rozwojem tych ruchów wiązano wielkie nadzieje w Kościele w Europie czy w Kościele na całym świecie. Niestety omerta sprawiła, że o wielu problemach po prostu milczano, że przez dziesiątki lat wiele nadużyć psychicznych, emocjonalnych, także seksualnych tuszowano, no i nagle w ostatnich latach to wszystko eksplodowało i jest to rzeczywiście, można powiedzieć, taki czarny, ciemny czas, gdy chodzi o Kościół katolicki we Francji, ale też można spojrzeć na to pozytywnie, to znaczy Francja w pewnym stopniu pokazuje także innym krajom, jak można gorącym żelazem wypalić to zło, które w Kościele powstało. I tutaj warto docenić ten wysiłek Francuzów, ponieważ to jest jedyny Kościół katolicki na świecie, w którym funkcjonują dwie komisje, gdy chodzi o oczyszczenie Kościoła. Pierwsza komisja dotyczy pedofilii i bezbronnych dorosłych, czyli różnych form wykorzystania seksualnego w Kościele. Komisja złożona z osób świeckich, także osób niewierzących czy członków innych wyznań, żeby zapewnić taką maksymalną obiektywność. Ta komisja funkcjonuje od roku 2019 i został także powołany Ogólnonarodowy Trybunał Kościelny w Kościele katolickim, to znaczy te przypadki, które potwierdza komisja, są później przesyłane do tego Trybunału Narodowego i ten Trybunał Narodowy nakłada odpowiednie kary na poszczególnych sprawców, ale jest także druga komisja, która funkcjonuje też od dwóch lat. Jest to właśnie ta komisja, która bada przypadki psychomanipulacji, nadużycia władzy w Kościele, niewłaściwego sposobu sprawowania spowiedzi, kierownictwa duchowego, nadużyć emocjonalnych, psychicznych. No to są niezwykle ważne, takie delikatne, intymne kwestie, ale osobiście uważam, że to jest także wielki problem w Kościele katolickim w Polsce. Znam takich wiele przypadków. Niestety nie ma jeszcze w Polsce świadomości tego problemu. W związku z tym czeka nas przez najbliższych kilkanaście lat budzenie świadomości, budzenie ze snu naszych katolików, żeby dostrzec w naszym Kościele także ten bardzo bolesny problem. I tym wnioskiem kończymy. Mam nadzieję, że to jednak nie będzie trwało kilkanaście lat, że troszeczkę szybciej to nastąpi. Ja powiem, że kiedy rok temu ktoś bym powiedział, że będzie jakaś komisja kościelna złożona ze świeckich i że ja będę jej przewodniczącym, to bym nie uwierzył. A zatem troszeczkę historia przyspieszyła, ale oczywiście jesteśmy na początku tego procesu. Bardzo dziękuję za rozmowę. Naszym gościem był ksiądz profesor Andrzej Kobyliński, filozof, etyk, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Dziękuję bardzo, księże profesorze. A teraz przenosimy się do Libanu, gdzie po raz pierwszy od początku pandemii, czyli od dwóch lat, spotkali się biskupi syriackiego kościoła katolickiego pod przewodnictwem patriarchy Ignacego Józefa III. A rozmawiano o wojnie, konfliktach i przyszłości Kościoła i chrześcijaństwa na Bliskim Wschodzie. Co to za Kościół? Warto zadać to pytanie. Syriacki Kościół Katolicki to jest Kościół pozostający w jedności z biskupem Rzymu, ale wywodzący się z jednego z najstarszych wyznań chrześcijańskich. Syriaccy chrześcijanie i ci ortodoksyjni, i ci katoliccy posługują się językiem aramejskim w liturgii, w codzienności rzadziej. A zatem, kiedy na tej liturgii odmawia się na przykład Ojcze Nasz, to odmawia się Ojcze Nasz w języku i w sposób, w jaki prawdopodobnie modlił się sam Pan Jezus, w jakim Jezus uczył
swoich apostołów tej modlitwy. To bardzo stary kościół, bardzo tradycyjny i bardzo poraniony. Ta gałąź katolicka jest niszczona już od wielu lat przez muzułmanów. Podobnie zresztą gałąź prawosławna, bardzo cierpiący kościół. Skąd byli biskupi? To jest cała tak naprawdę przestrzeń tamtego regionu, z Libanu, z Syrii, z Iraku, z Półwyspu Arabskiego, z Jerozolimy, z Jordanii, z Egiptu i z Turcji. Opowiadali o tym, co się tam teraz dzieje. Dramat jest straszny. Ogromna większość ich wiernych już wyjechała, już wyemigrowała. Oni teraz są w Stanach Zjednoczonych, w Kanadzie, w Australii i w wielu innych miejscach, ale nie ma ich na miejscu, nie ma ich w ojczyźnie. Podobnie jak nie ma tam już na Bliskim Wschodzie ogromnej rzeszy chrześcijan, innych wyznań i innych obrządków. Nie ma już, albo jest bardzo niewielu chrześcijan nestoriańskich z asyryjskiego kościoła wschodu. Nie ma już tam katolików, nie ma prawie prawosławnych. Nie ma po prostu prawie nikogo. Z Iraku, gdzie było 1,5 do 2 milionów chrześcijan, uciekło w ciągu ostatnich lat. Ogromna większość z nich zostało, niektórzy mówią 500 000, a niektórzy mówią 200 tysięcy chrześcijan. I tak ta sytuacja wygląda we wszystkich miejscach. Biskupi rozmawiali również o tym, co się dzieje w Libanie. My trochę zapominamy o tym, trochę nie mamy tego świadomości. Liban wciąż funkcjonuje jako niemalże ziemia obiecana chrześcijan w tamtym regionie, podczas kiedy tak nie jest. Chrześcijanie stamtąd wyjeżdżają regularnie. Od wielu dziesięcioleci nie było już żadnego spisu powszechnego. Nie było go między innymi dlatego, że gdyby go przeprowadzono, to okazałoby się, że chrześcijan nie jest 40%. Jak się twierdzi i do czego odnosi się libańska konstytucja, ale jest może 15%, a może 20%, co oznaczałoby, że stali się oni już naprawdę mniejszością i że wszystkie przywileje, jakie mają, związane choćby z władzą, byłyby redefiniowane. Ale to nie jest jedyny problem w Libanie. Od 2 lat Liban dotknięty jest gigantycznym kryzysem. Po pierwsze, w tym 4-milionowym kraju są 2 miliony uchodźców i uciekinierów. Początkowo Libańczycy przyjmowali ich z ogromną otwartością. To byli Syryjczycy, to byli Irakijczycy, to byli ludzie, którzy uciekali przed prześladowaniami. Często chrześcijanie, ale także muzułmanie. W tej chwili dalej przyjmują ich jak mogą, ale już bardzo niewiele mogą, bo po pierwsze ten kryzys sprawił, że prawie nikt nie ma pracy, ale po drugie kryzys ekonomiczny sprawił, że 2 lata temu libańskie banki zamroziły całkowicie konta, ograniczając wypłaty i zabraniając deponentom przelewania własnych pieniędzy za granicę, a także wypłacania ich na własne potrzeby. Libańska waluta straciła 90% swojej wartości, co sprawiło, że pensje, które nie wzrosły 9-krotnie, ale straciły swoją wartość jakąkolwiek. Prawie nie ma ludzi, którzy mają tam pieniądze. 70-kilka% żyje, mieszkańców Libanu, żyje poniżej jakiegokolwiek minimum socjalnego. Trzeba mieć tego świadomość, trzeba o tym pamiętać, także dlatego, że od naszej świadomości sporo zależy. Zależy choćby to, czy chcemy dalej pomagać. Bardzo wielu Polaków i przez Caritas, i przez inne organizacje pomaga Libańczykom, ale to trzeba robić nieustająco, o tym trzeba pamiętać i zachęcam do tego bardzo mocno. Bądźmy blisko Libanu. Modlitwą, ale także działaniem. I pamiętajmy o tym, że wielka historia, 2000-letnia historia chrześcijaństwa na terenie Bliskiego Wschodu, ono tam powstało i tam się rozwijało. Tam powstawały najwspanialsze systemy teologiczne Orygenesa, Klemensa Aleksandryjskiego, ale także późniejszych ojców. Ono tam może przestać istnieć. Nie tylko dlatego, że część muzułmańskich sąsiadów, część fundamentalistów islamskich chce wypędzić ludzi stamtąd, ale również dlatego, że tam po prostu nie ma żadnych perspektyw, także na skutek działań Zachodu. I wracamy do Europy, do naszych sąsiadów z Zachodu, gdzie swoją kanclerską karierę kończy Angela Merkel. Kiedy została przewodniczącą CDU, to był to szok dla większości z jej bardziej konserwatywnych kolegów. Dlaczego? Dlatego, że po raz pierwszy szefową chadecji została rozwódka w nowym związku i co więcej protestantka. A jakby tego było mało, kobieta ze wschodnich Niemiec, podczas kiedy ludzie ze wschodnich Niemiec, Niemcy ze wschodnich Niemiec mieli bardzo w tym czasie utrudnioną karierę. Kiedy została kanclerzem, był to szok jeszcze większy dla ogromnej rzeszy Niemców i dla polityków i większość uważała, że jest kanclerzem na chwilę. Została
na długo. Co z tego wynika dla Niemiec? O tym nie będziemy rozmawiać. To jest pytanie do bardziej politycznych podcastów. Mnie interesuje, co z tego wynika dla niemieckiej chadecji. Czy po tych długich latach rządów Angeli Merkel, CDU, która przecież jest partią nawet z nazwy chrześcijańską i jest jeszcze rzeczywiście chrześcijańska. Czy merkelowanie, jak to się mówi, czyli to przyjmowanie różnych pomysłów od różnych innych partii, nie skończyło się tym, że tożsamość chadecka kompletnie się rozmyła. I o tym będziemy rozmawiać już za chwilę z Olgą Doleśniak-Harczuk, wicenaczelną Nowego Państwa, specjalistką od Niemiec. I tak jak mówiłem, naszym gościem jest Olga Doleśniak-Harczuk, redaktor, wiceredaktor naczelna miesięcznika Nowe Państwo. Witam serdecznie. Witam serdecznie i dziękuję za zaproszenie. A rozmawiać będziemy o Angeli Merkel i o tym, co się wydarzyło, kiedy Angela Merkel zostawała przewodniczącą CDU po Kohlu, po wielkim skandalu finansowym. To powiedzmy nie była typowym kandydatem na to stanowisko. Była po pierwsze rozwódką w nowym związku, po drugie była protestantką, co się zdarza, ale jednak to była bardziej partia katolików i wreszcie po trzecie była Niemką z Niemiec Wschodnich, co też było nie bez znaczenia. Ona tego ostatniego elementu specjalnie nie eksponowała w swojej karierze, ale rzeczywiście te trzy cechy sprawiały, że na tle białych, no wszyscy politycy chadecji wtedy chyba byli biali, no tak powiem w roku 2000, ale raczej z młodzieżówki chadeckiej i raczej mężczyzn i raczej nierozwiedzionych jeszcze wówczas wyglądała nietypowo. Co takiego się stało, że ta partia, która długo uchodziła za takie zbrojne ramię Kościoła katolickiego, żartobliwie trochę rzecz ujmując, bo oczywiście ona już wtedy się liberalizowała dość mocno, ale wybrała rozwódkę, protestantkę i Niemkę z Niemiec Wschodnich na przewodniczącą. Ostatnio ukazał się w Niemczech taki bardzo ciekawy magazyn, takie podsumowanie tygodnika Der Spiegel, hamburskiego tygodnika, który jak wiadomo jest w Niemczech bardzo, bardzo opiniotwórczy. I w tym magazynie pokuszono się o takie podsumowanie tych 16 lat Angeli Merkel. Porównujemy to oczywiście do Kohla, tak? Kohl 16 lat, Adenauer 16 lat prowadził CDU, ale kanclerzem był 14. Więc może tak na początek, w jakich mniej więcej rewirach czasowych się poruszamy. Więc niesamowite osiągnięcie Angeli Merkel. I ten magazyn pochylił się również nad Angelą Merkel jako na absolutnym zaprzeczeniu wartości CDU z początków CDU, bo tak jak słusznie zauważyłeś na początku, CDU nie zaczęła się rozmywać w braku swojego profilu konserwatywnego od momentu, kiedy Angela Merkel zaczęła, nie wiem, szaleć i zmieniać CDU i doprowadziła do skrajnej liberalizacji tej chadeckiej partii, ale to się zaczęło w latach 60-tych, 70-tych na przełomie, kiedy partia, która miała być jednak platformą porozumienia dla protestantów i katolików, zaczęła się jakby tak oddalać od ludzi albo ludzie od niej. Pamiętajmy, że w początku na przykład tworzenia CDU 96% Niemców deklarowało się jako ludzie wierzący, ponieważ to było takie odcięcie się od narodowego socjalizmu. Dodajmy, jako wierzący, protestanci, ewangelicy albo tak, jako katolicy. Oczywiście. Jestem wierzący, czyli odcinam się od tego zła, od Hitlera, od całej tej historii. Otwieram nowy rozdział w moim życiu. Dlatego wtedy CDU to była partia, która w zasadzie odpowiadała na zapotrzebowanie całego społeczeństwa. Dzisiaj tak nie jest. Dzisiaj ponad 1/3 przepraszam, Niemców to są ludzie bezwyznaniowi. 5% muzułmanów, największa mniejszość religijna. I Kościół się oddalił, już zaczął w latach 70. sam Kościół zaczął się oddalać od CDU. I owszem, to, że Angela Merkel była po pierwsze kobietą, wielka rewolucja dla CDU, nie tylko, dla polityki niemieckiej w ogóle. Rozwódka, no ale zachowała nazwisko pierwszego męża. Bardzo mądre posunięcie. Jej mąż Joachim Sauer ma święty spokój od polityki, jest człowiekiem, który ma swoją prywatność, profesorem, robi co chce. Trzecia kwestia. Kobieta bezdzietna. Kobieta, która całe swoje życie poświęciła polityce. A raczej może lepiej powiedzmy władzy, bo to jest chyba słowo, które bardziej pasuje do Merkel i do jej panowania. I w końcu reprezentantka landów wschodnich.
landów wschodnich, które zostały z wyboru, przecież wybrane przez jej ojca, pastora Kastnera. Więc to jest faktycznie taki zlepek, który w pierwszym momencie człowiek myśli, to jest niemożliwe. Jak to się mogło stać? Ja za każdym razem, kiedy wracam do biografii Angeli Merkel, niezależnie od tego, czy to jest ta biografia o jej życiu w DDR-ze, czyli pierwsze życie Angeli M., bardzo ciekawa książka, czy te, powiedzmy, laurki pisane przez różnych biografów niemieckich, to tam zawsze jednak ten wątek wschodni, on mnie najbardziej interesuje. Ta jej przemiana, to w jaki sposób ona w ogóle dojrzała do tego, co ją skłoniło, żeby wstąpić do CDU, ponieważ jak mówią jej przeciwnicy, najpierw chciała wstąpić do SPD, ona nie była przecież jakoś tak strasznie zaangażowana w sprawy kościelne. Ojciec, pastor, to nie jest gwarancja tego, że człowiek nagle będzie niesamowicie, nie wiem, wierzący i będzie chodził do kościoła. Jest taka zasada, dorosłe dziecko pastora, taki oddala dowcip się, tak. Bardzo często, albo zostaje pastorem, no w tej chwili już kobiety mogą być pastorkami, tak. WKD, nawet biskupkami mogą być, albo po prostu odchodzi od kościoła dość daleko, żeby odciąć się od ojca. Zgadza się. Pani Kesman na przykład, prawda? W Niemczech. Słynna biskupka. Tak, która powiedziała, że pigułka antykoncepcyjna to jest dar Boży, któregoś razu pamiętam. Tak, a potem ją złapali, jak jeździło po pijaku i skończyła się wielka straszna kariera historia. Pani Margot Kesman. Skąd ją ciekawa medialnie też kariera, ale wróćmy do Angeli Merkel i do tego, dlaczego wstąpiła właśnie do CDU, co nie było w tym czasie wyborem oczywistym. Ojciec oczywiście był w opozycji, tak nazwijmy, od pewnego momentu, ale to była raczej rodzina, nazwijmy ją, lewicowa, co zresztą nie jest też bardzo szokujące w przypadku. Wybrał wschód. Właśnie, sam wybrał. Mógł być gdzie indziej, to był jego świadomy wybór, wprawdzie ewangelik, ale raczej o poglądach lewicowych. Angela Merkel, przede wszystkim ona zaczynała w takiej partii, która nazywa się Demokratyczny Przełom. Demokratische Aufbruch. I to środowisko, w którym jej ojciec działał opozycyjnie, to było środowisko bardzo mocno zinwigilowane przez Stasi, przez służby NRD-owskie. I później na przykład, jak widzimy, co się działo z ludźmi, którzy byli wokół Angeli Merkel, na przykład Lothar de Maizière, pierwszy premier NRD-owski, tak zwanych wolnych wyborów, bardzo krótko to trwało, jej pierwszy szef polityczny, człowiek, który później został oskarżony o agenturalną działalność. Do dzisiaj się tego wypiera, ale są akta, są artykuły. Jest Hubertus Knabe, były szef aresztu śledczego Hohenschönhausen, który wprost mówił, czym się zajmował Lothar de Maizière, Gregor Gysi i tak dalej. Ale to są kwestie, które się mało Niemców zajmują. Niestety, muszę powiedzieć, chociaż publikacji jest całkiem sporo na ten temat, ale to jest środowisko, z którego Merkel wyszła. I ten jej akces do CDU, ja mam wrażenie, że ona wskoczyła na jakąś falę. Ona co jakiś czas w swoim życiu wskakiwała na jakąś falę. Najpierw to była fala taka naukowa, bo to jest kobieta, która jest wykształcona w kierunku ścisłym, pani fizyk, a później zaczęła się polityka. I ta polityka zaczęła się niby niespodziewanie dla jej własnego środowiska. Ponieważ żartuje się, że jak upadał mur, to Merkel siedziała w saunie, tak? Że jej to nie obchodziło. Myślę, że to nieprawda. Ona dobrze potrafi kryć swoje emocje, tak też powiedzmy zupełnie szczerze. Tak. Wstępuje do CDU, zaczyna robić tam karierę, no, choćby dlatego, że jest kobietą. Czasami lekceważąco mówiono o niej już w późniejszym okresie, że była dziewczynką Kola. Kolejna pomyłka wielka. No bo ostatecznie można powiedzieć, to ona wbiła mu sztylet w serce na koniec, no trochę przesadzając, bo ona nigdy tego tak spektakularnie nie robi. To jest raczej, mówiła jedna z komentatorek polskich, ona raczej patrzy, jak zwłoki jej przeciwników płyną rzeką. Coś w tym jest, chociaż jeżeli chodzi na przykład o to dźgnięcie ostateczne, pamiętajmy, że nie wolno nam się ograniczać do samego artykułu Angeli Merkel na łamach Frankfurter Allgemeine Zeitung, w którym ona mówiła, że CDU musi się nauczyć bez Kola, jak to dziecko, tak? Dodajmy, o co chodzi, no, jakby to powiedzieć, bo nie wszyscy nasi słuchacze pewnie wiedzą, tak. To jest ten moment, Kol, 16 lat kanclerstwa, człowiek, który doprowadził do zjednoczenia Niemiec, no okazuje się, że rozmaite szemrane interesy finansowe. Skądś płynęły pieniądze, nie wiadomo do końca skąd. On się na początku wypierał, ale w końcu, no partia też się wypierała, ale w końcu Angela Merkel, no, wezwała do nauczenia się żyć bez Kola.
Tak, to żeby z po prostu CDU się usamodzielniła, tylko że właśnie chciałam powiedzieć, że to nie jest tak do końca, że ona była jedyną osobą, która nagle postanowiła dokonać jakiejś wolty. Politycy CDU mieli dosyć kola właśnie przez to, że afera, którą on no tutaj im przyniósł do tej partii, to nie było coś, czego oni nie chcieli posprzątać. Jak najbardziej nakłaniano go, żeby ujawnił na przykład nazwiska ludzi, którzy tak hojnie dotowali CDU. On się zapierał, że absolutnie nie. To jest kwestia honoru. Do końca życia tego nie wyjawił. Nawet były próby przecież rozmowy z Kolem. Wyszła książka taka, Wdowa po Kolu. Nadal się procesuje, jeżeli chodzi o tę książkę, gdzie opublikowane rzeczy, które nie do końca były zgodne z tym, co on chciał opublikować, ale jeżeli chodzi o czarne kasy CDU, nigdy nie wyjawił ani jednego nazwiska. Więc to po pierwsze. I Kol potrafił przychodzić na posiedzenia CDU i, no powiem wprost, denerwować swoich kolegów, ponieważ był uparty, nie chciał się nikogo słuchać, uważał, że jest najmądrzejszy, że zarówno wiek, jak i doświadczenie pozwalają mu na to, żeby decydować o wszystkim w partii. Więc to był taki czas, kiedy CDU dojrzało do tego, że potrzebują zmiany. Angela Merkel była tą, która pociągnęła za spust, ale to nie była jej samodzielna decyzja, myślę. I jak to się stało, że została przewodniczącą w partii, w której, powiedzmy, no tak przynajmniej stereotypowo, wielkich szans nie miała. Już powiedzieliśmy, kobieta, protestantka, rozwódka. Wszystko na nie, prawda? I do tego jeszcze nie była w młodzieżówce chadeckiej nigdy, co też było istotne. I nagle zostaje przewodniczącą. Na moment tak uważano, czy na dłużej, czy po prostu już wtedy była tak sprawna, że w sposób niepostrzeżony potrafiła tak pociągnąć ze sznurki, żeby zostać. A może po prostu była reprezentantką tej młodszej chadecji, już zlaicyzowanej, już nie tak religijnej i innej po prostu. To jest właśnie zagadka Angeli Merkel. To nie jest takie proste, żeby odpowiedzieć na pytanie, dlaczego ona została szefową CDU. Zawsze przy takich okazjach porusza się temat jej niesamowicie sprawnego rozprawiania się z wewnętrznymi konkurentami. I tutaj oczywiście pada nazwisko Friedricha Merca, który był typowany przez konserwatywną część CDU na tego lidera, na tego człowieka, który też miał wnieść do CDU ten właśnie powiew konserwatyzmu, ale taki, który by zdołał partię zawrócić z liberalnego kursu. To się nie stało. Angela Merkel zdołała go najpierw zmarginalizować, a później doprowadzić do tego, że stwierdził, w sumie to nie mam czego szukać w tej partii. Poszedł w wielki biznes, tak, wielkie fundusze inwestycyjne. Teraz wrócił. Wrócił, jest w polityce niemieckiej, pytanie jak długo. I nawet Wolfgang Schäuble, który przecież tak wiele lat był przy boku Kola, najpierw jako jego przyjaciel, później jako urażony, no, wróg. Nie wiem, czy wróg to jest dobre słowo, ale na pewno taki człowiek, który bardzo się Kolem rozczarował. On miał też ochotę na kierownictwo partii, ale afera czarnych kas to było coś, co odprysnęło na wszystkich ludzi Kola. Schäuble był uważany za człowieka Kola. Mimo że panowie się naprawdę potrafili osobiście bardzo pociąć i w momencie, gdy Wolfgang Schäuble wylądował na wózku inwalidzkim, nawet to jest w jego biografii, że Helmut Kohl był bardzo opiekuńczy, starał się mu pomóc, ale później potrafił w sposób bardzo taki brutalny dać mu do zrozumienia, że on już jest człowiekiem jakby no nie w pełni sprawnym i również nie w pełni sprawnym do tego, żeby objąć rządy. Wielokrotnie obiecywał mu, że przecież tak, ty przejmiesz po mnie przewodnictwo partii. I potem przyszła Merkel i sprawa się zupełnie zmieniła, ponieważ chcieli się pozbyć tych, którzy byli skompromitowali aferą kojarzoną z Kolem i faktycznie Merkel była właściwą osobą, chociaż nie sądzę, żeby to był wybór długofalowy. To była raczej jakaś kwestia przejściowości. Okazało się inaczej. Rozumiem, że również podobnie trochę było z byciem kanclerzem. Wcale nie było oczywiste, że ona zostanie panią kanclerz. Tam wygrała ze Schröderem. W sytuacji, w której Schröder robił wszystko, żeby... Jak już nawet przegrał te wybory, to twierdził, że przecież CDU i CSU powinno się liczyć osobno, w związku z tym SPD jest pierwsza, w związku z tym no może on by został kanclerzem, a ona jakoś inaczej, albo co 2 lata mieli się zmieniać. Tam były różne jego
jego pomysły, ale i w samym CDU nie była jeszcze wtedy chyba tak silna. Nie, nie była. Nie była absolutnie. To był człowiek jednak znikąd, bo jednak to, że Kohl jej powierzył w początkach jej politycznej kariery tekę ministra kobiet, jakichś spraw młodzieży i tak dalej, to niczym nie mówiło. Po prostu musieli obsadzić stanowiska ludźmi z DDR-u po to, żeby pokazać tym nowym Niemcom po fuzji, po drugim zjednoczeniu, prawda? To było drugie zjednoczenie w historii Niemiec, że ten wschód się liczy i że taka właśnie kobieta jak Angela Merkel może zrobić karierę w polityce. Tylko z czasem ona się zdystansowała do swoich własnych jakby przyjaciół, znajomych z NRD. Nawet są takie świadectwa tych byłych, no już opozycjonistów, którzy twierdzą, że Angela Merkel nigdy nie ma czasu, że ona nigdy nie miała czasu, żeby się z nimi spotkać, więc oni nie czuli się jakoś, nie czuli się częścią jej świata w pewnym momencie. Ona zerwała z tym wschodem i ten wschód się zemścił później, między innymi głosując na jej dziecko polityczne, czyli alternatywę dla Niemiec. Do alternatywy zaraz dojdziemy. Zatrzymajmy się jeszcze teraz nad tą chadeckością, bo rzeczywiście jest tak, że Angela Merkel uchodzi za tą, która przejęła liczne projekty zarówno Partii Zielonych, jak i SPD. U Zielonych to jest oczywiście odrzucenie atomu w energetyce. Czy to jest dobry pomysł, czy nie, to zostawmy to. Drugi pomysł to jest pomysł SPD, płacy minimalnej, jej podniesienia. No, bardzo łatwo przejmowała pomysły innych partii. No i do końca nie było wiadomo, na czym ma polegać ta specyfika chadecka. Czy to znowuż jest... To jest takie pytanie, które jest oczywiście trudne. Czy to jest kwestia jej pomysłu politycznego, czy każdy inny kanclerz, widząc, co się dzieje w Niemczech, próbowałby przesuwać chadecję w centrum, a nawet być może na lewicę. Chadecja jest takim projektem, który ma łatwość przesuwania się. To widać było też we Włoszech chociażby, kiedy wcale nie zawsze był konserwatywny. No ona po prostu w tym czasie była, więc zmieniła chadecję tak, jak się zmieniło niemieckie społeczeństwo. Tutaj jest taka mozaika, bo tak, z jednej strony niemieckie społeczeństwo się bardzo zmieniło. Ten przełom lat 60., 70. To było właśnie odejście od tych konserwatywnych wartości i odejście też od religii, odejście od tego, co definiowało chadecję. Wtedy jeszcze Adenauer i tak dalej. Ale Angela Merkel przede wszystkim przejęła postulaty SPD. To było pierwsze, co zrobiła. Przecież tak, pamiętamy słynną agendę 2010, ten niesamowicie szeroko zakrojony plan reform forsowany przez Gerharda Schrödera. Ja już to powtarzałam chyba w kilku miejscach, ale doskonale pamiętam. Byłam wtedy studentką, mieszkałam w Berlinie i chodziło się po Berlinie i wciskali człowiekowi na ulicy na każdym rogu czerwone książeczki z napisem białym agenda 2010. I my to tak czytaliśmy. Nikt nie wierzył, że oni to zrobią, bo tam były tak bardzo ładnie podane postulaty, ale to się sprowadzało do na przykład cięć socjalnych, do wprowadzenia tego słynnego Hartz-IV, tego zasiłku, który do dzisiaj definiuje najbardziej zubożałą część niemieckiego społeczeństwa. Zupełnie nie była czerwona ta książeczka, tak powiedzmy, jakbyśmy chcieli ją politycznie określać, to raczej nie była czerwona. Tak, ale była koloru czerwonego i była taka... No, kojarząca się ze SPD jak najbardziej, nawet czcionką. I Angela Merkel przejęła te postulaty. Gdyby nie Agenda 2010, gdyby nie te reformy, które zainicjował Gerhard Schröder, Niemcy nie odbiłyby się tak dobrze gospodarczo. To się stało kosztem części Niemców, oczywiście, ale Angela Merkel miała po prostu to szczęście, że przejęła Niemcy w takim stanie, że później na jej konto szły wszystkie sukcesy gospodarcze. To, że Niemcy tak dobrze prosperowały, do pewnego momentu oczywiście, ale ten początek miała dosyć udany i to kłusowanie słynne Angeli Merkel w programach innych partii, ono się też zaczęło bardzo wcześnie, ponieważ ona jest dobrym obserwatorem. To, że ona nie za wiele mówi, nie znaczy, że nie myśli, nie kalkuluje, nie czyta programów innych partii. Od razu zauważyła, że na przykład te tematy zielone, one jednak stają się coraz bardziej wyraźne i że Niemcy wraz z polepszeniem, powiedzmy, swojego statusu materialnego coraz bardziej skręcają w zieloną stronę.
zaczęło się od segregacji śmieci, od ruchu antyatomowego. I myślę, że ona zaczęła po prostu sukcesywnie wcielać zieloną agendę w życie, adaptować ją na potrzeby CDU, po to, żeby utrzymać się na powierzchni. I to jej wyszło. Pytanie, co będzie dalej? O problemach Niemiec nie będziemy dzisiaj rozmawiać. Ja wiem, że Niemcy są jednym z najbardziej technologicznie zapóźnionych krajów Europy. To jest pewien paradoks, szczególnie jeśli chodzi o kwestie internetu, a nawet kart kredytowych, które w Polsce funkcjonują. Zdecydowanie, tak. U nas jest inaczej trochę. Świetnie. Natomiast to zostawmy ten temat. Ja nie mogę nie zadać pytania teraz o te elementy chrześcijańskie, bo ja pamiętam, byłem kilka lat temu w Niemczech i kilkanaście książek, gdzie wtedy bardzo podobne układki CDU i przekreślone C, albo spadające, rozpływające się C, czyli ten wątek chrześcijański mają świadomość komentatorzy niemieccy, szczególnie ci konserwatywni, także ci, którzy potem wspierali czy tworzyli alternatywę dla Niemiec, że coś się wydarzyło w CDU. Czy można jeszcze mówić, to oczywiście jest nieprecyzyjne, ale że CDU jest rzeczywiście partią chadecką, to znaczy, że ten wątek chrześcijański jeszcze w niej funkcjonuje. Zostawmy na razie CSU, bo to jest jakby trochę inna historia, Bawaria. Też się liberalizuje, ale chyba trochę wolniej niż reszta Niemiec. To znaczy tak, jak zapytamy ekspertów, którzy specjalizują się na przykład w tej tematyce właśnie chadeckiej, to oni powiedzą, spójrzcie Państwo na strony internetowe chadeków. Tam zawsze na pierwszym miejscu jest napisane, kto jest jakiego wyznania, że na przykład jest, ja jestem rzymskim katolikiem, tak? Napisze pan Werner jakiś, albo ja jestem protestantem. To tylko jest to ważne. Trochę oznacza, przepraszam, tak mi się zdaje, że to jest ten kościół, do którego często nie chodzę. Wprawdzie jestem katolikiem. Owszem, ale deklaracja jest. I wydaje mi się, że to jest właśnie robione pod wyborców konserwatywnych, dla których to jest element jednak ważny i decydujący później o tym, co zrobię przy urnie wyborczej. Więc to jest ta sfera deklaratywna. Jestem katolikiem, jestem protestantem i tak dalej. Ale ja pamiętam, jak Annegret Kramp-Karrenbauer musiała w Lipsku walczyć o swoją pozycję. Była konwencja CDU, to było pod koniec 2019 roku. I aktywiści, zdaje się, jacyś klimatyczni, zdjęli literę C, która wisiała na budynku, w którym odbywała się ta konwencja. I wyszedł taki aktywista przebrany za literę C, taką z pluszu, i przeszkadzał po prostu ludziom, którzy chcieli się dostać do tego budynku na konwencję. I właśnie wtedy oczywiście na nowo zaczęła się debata o tym, co się stało z C, dlaczego C w Lipsku uciekło i dlaczego chadecy po prostu nie odnawiają profilu konserwatywnego, tylko brną w te zielono-liberalne programy. I okazało się, że to C to jest w sumie taka poza, taki symbol, coś, co zostało po Adenauerze, po Erhardzie, po całej masie ludzi, którym jeszcze na tym zależało, po Straussie z CSU, ale ono zupełnie nie ma przełożenia. I zobaczmy na przykład na to wszystko, co się stało w niemieckim Bundestagu za Angeli Merkel. Mam na myśli aborcję, mam na myśli eutanazję, czy tak zwane wspomagane samobójstwo, tak? Czy to są kwestie dotyczące tak zwanych małżeństw jednopłciowych. Mamy nawet przecież, nazwijmy to, frakcję homoseksualną w CDU. Tak, LSU, zupełnie oficjalnie. LSU, Schwulen- und Lesbenverband. Jakie są konwencje partyjne, to właśnie tam się spotykają różne takie gremia, organizacje. Ja zawsze mam wielką przyjemność, żeby chodzić i rozmawiać z tymi ludźmi i pytać, co myślą, i oni zawsze dają świetne gadżety. Ale to tak wygląda, że na przykład obok stanowiska, gdzie jest to stowarzyszenie właśnie homoseksualistów w CDU, za chwileczkę jest CDU za życiem, potem obok jest Frauenunion, czyli Unia Kobiet, i to wszystko jest obok siebie. Ci ludzie się oczywiście znają. I każdy ma jakieś postulaty, które później okazują się absolutnie sprzeczne ze sobą, więc w tym całym tyglu tak naprawdę mieszają się wszelkie możliwe prądy i ta chadecja, ona nie może być do końca C. To C jest absolutnie w tym momencie zbędne, bo ono nie oddaje tego, jak daleko partia zabrnęła w swoim liberalizmie. Ale powstaje alternatywa dla Niemiec, powiedzmy sobie, jako
no, tak się określała, konserwatywna. Ale nie chrześcijańska. A no właśnie, o to chciałem się zapytać. Zostawiając na boku teraz kwestię Rosji, cała niemiecka klasa polityczna, trochę mniej zieloni, to jest pewien paradoks, ale cała niemiecka klasa polityczna uwielbia Rosję, więc tak. AfD tutaj, nawet jak się trochę wyróżnia, to tylko trochę, więc zostawmy Rosję. Zapytam się o tą chrześcijańskość, no bo mówi się, frakcja konserwatywna wyszła z CDU, stworzyła alternatywę. No i właśnie, co z tym chrześcijaństwem? Czy u nich to C zostało, czy też go tak naprawdę nie ma? Zostawiam na boku tego słynnego aktywistę, który został muzułmaninem, ale to już jemu darujmy. Alternatywa dla Niemiec ma problem z chrześcijaństwem. Oni z jednej strony nawołują do odnowienia Niemiec w duchu tradycyjnych wartości. O chrześcijaństwie też jest mowa, ale jak spojrzymy na przykład na program AfD do tych wyborów do Bundestagu, do bieżących, to tam kwestie chrześcijaństwa nie są poruszane jakoś szczególnie. I są ku temu powody. Przecież współprzewodniczącą CDU i politykiem, który ubiega się teraz między innymi o takie, no, nie wiem, no, kanclerstwo to brzmi troszeczkę niedorzecznie w przypadku CDU przy tym poparciu, ale to jest tak zwana Spitzenkandidatin, tak? Jest duet pani Alice Weidel, pan Tino Chrupalla. I Alice Weidel jest zdeklarowaną lesbijką, która żyje ze swoją małżonką i wychowują wspólnie dzieci w Szwajcarii. Trudno z taką przewodniczącą nagle wynieść kościół na sztandary, prawda? Więc, a to CDU czy AfD? To jest AfD. AfD. To jest AfD. I oni się jako partia oczywiście jakoś specjalnie nie afiszują z tym, że nie wiem, bronią praw homoseksualistów, nie mają jakiegoś jeszcze jakiejś frakcji LGBT, tak jak to jest w przypadku CDU i innych partii, ale jednak no, każdy sobie tam zdaje sprawę z członków tej partii, również z osób, które głosują na AfD, że przez samą osobę tej kandydatki no, nie sposób jest AfD zakwalifikować jako partię taką no, chrześcijańską, tradycyjną. Czyli można powiedzieć, że chrześcijanie, niezależnie od tego, czy mówimy o bardziej konserwatywnych ewangelikach, których trochę jest, choćby kościół staroluterski, nieduży, ale dużo bardziej konserwatywny niż EKD, czy mówimy o bardziej konserwatywnych katolikach, bo tacy też są, to pamiętajmy, Niemcy są krajem różnorodnym, tak naprawdę nie mają specjalnie partii, na którą mogliby tak z czystym sumieniem zagłosować, którą mogliby nie może mają inaczej uznać za chrześcijańską. Nie mają i dlatego są też podziały. Przecież, tylko że skoro, nawet jak są podziały w CDU, przecież CDU ma tą słynną Wertę Union, czyli to jest takie w sumie nieuznawane oficjalnie, ale jednak byt, który istnieje realnie, Unia Wartości, to są ludzie, którzy właśnie nawołują do tego, żeby CDU wróciła do swojego konserwatywnego profilu. Ja też tam nie zauważyłam takich tendencji, które nagle odwołują się do wiary, do Kościoła. Więc nawet jeżeli jest mowa o frakcjach konserwatywnych, to nie są środowiska skłonne do jakiejś debaty na temat kościelne, religijne, rozstrzyganie wiary, czy jakieś winienie Merkel za to, że ona rozpuściła to chrześcijaństwo, pozwalając na liberalizację, ponieważ oni sami tego nie czują. To się sprowadza raczej do polityki, do gospodarki, do narzekania na politykę migracyjną, ale ja tam nie widzę kwestii wiary. No i na koniec trzeba powiedzieć, że w ogóle nikt specjalnie na Merkel nie narzeka, bo nawet jak się nie podoba, to Niemcy wybierają między kandydatami, którzy wszyscy chcą ich trochę zapewnić, że są jak Angela Merkel. Mówiąc inaczej, oni nic specjalnie nie zmienią, nawet jeśli wiedzą, że zmienić muszą w pewnych kwestiach. No, Armin Laschet jest tu przykładem. Ale to jest bardzo smutny przykład, ponieważ obserwując te debaty kandydatów na kanclerza, to Armin Laschet absolutnie został sprowadzony do parteru przez pozostałych kandydatów. Nie dlatego, że są od niego lepsi merytorycznie, tylko dlatego, że on uderzał w te tony właśnie takiego braku charyzmy, takiej postawy dobrego wujka, który będzie odpowiednikiem tej dobrej Mutti. To go zgubiło. Nawet jak próbował później być agresywny, to już zostało to odebrane jako mało autentyczne i ludzie sami zagłosowali na kandydata SPD, więc jest to bardzo trudne. Bycie nawet takim kontynuatorem dzieła Merkel chyba się nie opłaca. Merkel jest jedna.
I tym wnioskiem kończymy. Gado Leśniak. Dziękuję Harczuk, pięknie. Wicenaczelna Nowego Państwa była naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję. I na koniec już zupełnie przenosimy się do Moskwy. Tam patriarcha Moskwy i Wszechrusi, Cyryl, bardzo taka postać zacna i bardzo poważna, oznajmił, że Bartłomiej I, czyli honorowy zwierzchnik prawosławia, patriarcha Konstantynopola, tak naprawdę nie ma władzy i nie powinien mieć władzy i nie powinien być traktowany jako kanoniczny zwierzchnik prawosławia. Dlaczego? No, odpowiedź sięga daleko w przeszłość. Otóż jakiś czas temu patriarcha Bartłomiej I właśnie uznał kanoniczność Ukraińskiej Cerkwi Prawosławnej Patriarchatu Kijowskiego, czyli tej części ukraińskiego prawosławia, której legitymizacji czy kanoniczności nie uznaje właśnie Moskwa. Od tego momentu imię Bartłomieja I przestało być wymieniane w liturgii, w świętej liturgii prawosławnej. To jest taki gest, który oznacza w istocie schizmy. Patriarchat moskiewski zerwał stosunki z patriarchatem Konstantynopola i ogłosił go schizmatyckim. A teraz patriarcha Cyryl poszedł jeszcze dalej, bo uznał ni mniej, ni więcej, tylko że Bartłomiej I nie ma władzy i zaapelował do innych teologów, teologów prawosławnych, by tą sugestię potraktowali bardzo poważnie, by zastanowili się nad tym, jak pozbawić go władzy. I można by z tego żartować, gdyby nie fakt, że to jest bardzo ciekawy element, bardzo ciekawa forma sporu. Od tego, kto wygra w tym sporze, bardzo wiele zależy. Patriarchat Moskwy jest patriarchatem dość konserwatywnym, bardzo niechętnym Zachodowi i niestety bardzo mocno służącym miejscowym władzom, w tym Władimirowi Putinowi. Patriarchat Konstantynopola, chociaż oczywiście nie ma wielkiej władzy, jest tak naprawdę pozbawiony znaczenia, bo sam patriarcha panuje nad kilkoma tysiącami tureckich chrześcijan, jest o wiele bardziej otwarty. Bartłomiej I kształcił się w jezuickich szkołach, o czym się rzadko pamięta, jest wielkim przyjacielem papieża Franciszka i wielkim zwolennikiem ekologii, a równocześnie chętnie prowadzi dialog ekumeniczny i chce zmieniać prawosławie, chce, można powiedzieć, szukać jedności z Kościołem katolickim. Jego władza jest słaba, osłabiana jeszcze przez Turcję, bo dodajmy, Turcja robi wszystko, by nie dało się wybrać kolejnego patriarchy, nakładając takie wymogi. Konkretnie chodzi o to, żeby skończyć seminarium w Turcji. Tylko duchowny, który skończy seminarium duchowne w Turcji, może zostać w przyszłości patriarchą Konstantynopola. No, ten drobiazg, taka dodatkowa informacja polega na tym, że tureckie władze zamknęły wszystkie seminaria, czy dokładnie jedyne seminarium prawosławne, jakie na terenie Turcji się znajdowało. W związku z tym nikt nie może tam skończyć studiów. No i efekt będzie taki, że nie będzie jak wybrać nowego patriarchy, więc w tej kwestii można powiedzieć, Rosja i Turcja trochę są sobie bliskie mimo wszystkich rozmaitych różnic. Dla nas istotne jest co innego. Obserwowanie tego sporu może nam uświadomić, w jakim kierunku będzie się zmieniać prawosławie i rosyjskie, i polskie, i oczywiście greckie, czy dokładnie prawosławie w Konstantynopolu. Od tego sporo zależy w dialogu ekumenicznym, dlatego będziemy się tym zjawiskom przyglądać. I to by było na tyle. Kończymy pierwsze inaugurujące wydanie podcastu Tak Myślę. Usłyszymy się ponownie za tydzień. Do usłyszenia, mówi Tomasz Tartnikowski. Podcast Tak Myślę jest dostępny na portalu Deon i w serwisie Spotify. Zapraszam.